nie tylko w prezydium Sejmu, największy klub nie ma przedstawicieli, ale w prezydium parlamentu w ogóle, bo przecież również w Senacie nie wybrano marszałka Marka Pęka na stanowisko wicemarszałka, więc widać, że to nie jest wypadek przy pracy, tylko jest to realizacja zaplanowanej strategii. No, takie rzeczy rzeczywiście w demokracjach są niesłychane. No, to nie mówimy o demokracji, chyba tylko o demokraturze. Jeżeli w ten sposób chce się ugrupowanie, które uzyskało najwięcej głosów Polaków w wyborach, pozbawiać możliwości wpływania na pracę Sejmu, nawet jeśli tylko symboliczne. Jeśli większość w prezydium jest inna, to jest to absolutne abecadło, elementarz jakiegokolwiek parlamentaryzmu, jakichkolwiek demokratycznych zasad.